Wczoraj pierwszy raz mnie od dłuższego czasu bolał kręgosłup. Ja nie pamiętam, kiedy była ostatni raz taka sytuacja, czy to było 2 czy 3 lata temu, ale wiesz od czego? Właśnie tutaj, od tego stolika. Przyniosłem go, żeby robić live'y. Tutaj właśnie, w tym miejscu i przyniosłem komputer. Chociaż fajnie, plusem największym jest to, że właśnie można go wziąć pod rękę i szybko przenieść. Ale ja już z przyzwyczajenia tak pozostałem. Stolik jest bardzo... jest niski, ciężko mi tam wygodnie usiąść i po prostu prawdopodobnie od tego przez ten ostatni tydzień jak siedziałem, dużo siedziałem przy komputerze, to mnie bolał kręgosłup. Wczoraj mi wieczorem chłopaki chodzili i poskutkowało to, ale muszę wynieść komputer, niestety. No i wróciłem na swoje stare miejsce. To biurko jest po prostu, ono jest niższe chyba od tamtego. I dlatego tu jest lepiej. Tutaj mam ręce prawie, że... jak ja tam miałem? Ja miałem wyżej. A tutaj wiesz co? Wydaje mi się, że nawet te 3-4 centymetry, że to ma ogromne znaczenie. I jest lepiej. I na monitor patrzę z góry. A tak, jak tam było? A tam patrzyłem bardziej z dołu. Tak. Ojej, ale jest różnica. Idę teraz, tak. Idę jeszcze raz zobaczyć, sprawdzić. Ojeja, ale jest różnica. Zobacz, gdzie ja mam... widzisz, zobacz, to jest ta różnica. Ja tutaj muszę wyjść, po prostu wysunąć się. Ja prawdopodobnie na live'ach jestem wyprostowany, bo tak to taki jestem zapadnięty tutaj, bo ręce mam tak. Zobacz, jak mam tutaj ręce w ten sposób, to tutaj barki mi idą do góry. A jak idą barki do góry, to jestem taki zgarbiony. I dlatego ja na przykład na live'ach się wyprostowywuję. Ale to wszystko miało wpływ na kręgosłup. Zobacz, jak ważne to jest wszystko. Ojeja. Mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. Tylko co, przy każdym live'ie przynosić komputer? Chyba nie ma wyjścia. W tym roku nie przeczytałem żadnej książki. Wyobrażę sobie, 3 miesiące nie przeczytałem żadnej książki. Ale słucham podcastów. To znaczy słucham podcastów... Tutaj używałem do tej pory aplikacji Player FM. Natomiast wiesz co, zrobiłem sobie ranking, wyszukałem sobie najlepsze aplikacje na Androida, jeżeli chodzi o podcasty. Podcasty to są takie audycje, które są nagrane. I wiesz co, zrobiłem sobie taki ranking najlepszych aplikacji, bo wypisałem sobie, ile razy była nominowana, na przykład tam nieraz jest 1. 5, 1. 10. No i wyszło mi, że ta aplikacja... W ogóle chciałem sobie przetestować wszystkie aplikacje, znaczy powiedzmy 4-5 aplikacji z tych najlepszych. Czyli na przykład tą, tak? Ale wiesz co, okazuje się, że ta jest płatna aplikacja od razu, więc postanowiłem, no dobra, że tutaj od razu ją wybiorę. Jest taka możliwość, że zwrotu pieniędzy, można zwrócić pieniądze, ale wiem, jak to u mnie bywa. Co, wezmę 3 czy 4 aplikacje, kupię, bo tyle, te lepsze są płatne. 3 czy 4 aplikacje kupię i później będę pamiętać, że mam zwrot? Nie. Spróbuję tą. Zobaczymy. Czyli audycje radiowe, tak jak tutaj jestem w pracy, samotny, sam. Właśnie będę sobie testować i sprawdzać. I w ogóle mi się lepiej siedzi. Ale straszna różnica jest. Kolosalna, powiem tobie. Tutaj jest ekstra, bo jest wszystko ładnie, równo. Nie tak jak tam siedziałem. No i robię też aktualizację kilku aplikacji i wiesz, czym się najbardziej zdziwiłem? Tutaj mam aplikację Illustrator 2017 wersja, a ja nie wiem dlaczego, jak to się stało, że ja używam wersji, nie zaktualizowałem, 2015. Więc tutaj też muszę, ale w tym przypadku zainstalować. Tu jest pakiet, który w chmurze jest jakby, tak? Płacę raz w roku. Słuchaj, myślałem, że jak zrobię koszulki, czyli zrobiłem projekt, zdjęcie, wydrukowane są, to że już po projekcie mam 50% roboty. No ale okazuje się, że przynajmniej teraz na starcie, że to jeszcze trochę potrwa. Dlatego, że tak, teraz przez 2 godziny różne rzeczy załatwiałem, między innymi płatności. Muszę podpisać umowę z firmą, która będzie realizować płatności, tak? Poprzez karty, jak chcesz kupić, to trzeba zapłacić i tak dalej. Kuriera. I teraz kuriera. Najlepiej no to, żeby było w paczkomaty, tak? Czyli jest InPost. I teraz są 2 możliwości. Albo podpisuję z nimi umowę i mam taniej, ale wtedy muszę
przynajmniej wydawać stałą kwotę, jaka tam była. No ileś tam trzeba po prostu wydawać i tak pieniędzy, bez względu na to, czy wysyłam, czy też nie. Umowa jest na rok, na dwa. Albo na dwa, na rok, na dwa. Jak z fakturami, no jak inne jakieś takie, polityka prywatności, regulamin. Ja o tym wiedziałem, no tylko po prostu to jeszcze trochę potrwa. No ale tak już jest. Później jak już ruszy, to już będzie pewnie dużo łatwiej. Tak, no przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie łatwiej. I będzie się można zająć kreatywnością, czyli samymi projektami. Jeja, przyjechałem po Miłosza do szkoły i pomyliłem godziny. Środa chyba z wtorkiem mi się pomyliła. No i teraz co zrobić? Teraz wypadałoby, no gdzie ja będę wracać teraz do pracy? Lekcja trwa 45 minut, tutaj już czekam, czyli za 35 minut może w tym czasie pójdę do domu zjeść. Do domu mam 50 metrów. Ależ odwaliłem numer, no a tak... A tak mi zależy na tym czasie, żeby go nie marnować. Więc muszę w tym czasie coś zrobić. Przygotuję sobie ubrania na trening. O, może to jest dobry pomysł. Ubrania na trening przygotuję. Bo dzisiaj mam trening, no. No i co? Kogo spotkałem? Spotkałem swoją Krzyśnicę. Wujek. Cześć. Wujek. Cześć. Zrobisz cześć? Cześć. Zrobisz cześć? Rączka. Teraz będzie ciepło, to będziemy się widywać. A to chcesz? Kamerę byś chciała. Co chcesz? To jest mikrofon na górze, a to jest obiektyw. Mhm. No, podoba ci się? A budzia babo. Budzia. Widzisz? O. No? Widzisz? A ja przyszedłem po Miłosza. Do Miłosza. No. Cześć. Nie poznał cię. Cześć, nie widzę. Ale resory. Amortyzacja. Pojechał. Dobrze, to ja rozdam teraz te karteczki rodzicom. Przeczytaj. Twoja mama jest. Także popatrzcie, można przez internet kupić. Ja nie potrafię kupować przez internet. Nie mam tam takich tych. Właśnie wracam ze spotkania u Marcela, organizacyjne spotkanie związane z karate. W czerwcu mam mieć egzamin. O i tam jakieś różne takie właśnie sprawy organizacyjne. To co było bardzo fajne i co mi się podobało, a to to, że trener w ogóle bardzo fajnie mówi. Naprawdę, bardzo fajnie i widać, że tak żyje tym karate. I kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to okazuje się, że wiesz Marcel, że ta szkoła dojo, to jest niedaleko Piotrkowa? Jest tutaj koło nas, koło Piotrkowa, 70 km, jak spojrzałem na Google Maps, mniej więcej. Wioska, nie szkoła, tylko wioska karateków. I na Google to tak wygląda. Naprawdę, to nie jest jakiś jeden domek, tylko tam jest 7-8 domków, jakiś właśnie wioska karate, gdzie, nie wiem, tam egzaminy zdają ci trenerzy na czarny pas. Fajnie to wygląda, może tam kiedyś trzeba było podjechać, zobaczyć. A kiedy masz egzamin? Czerwcu. I na jaki pas? Żółty? Nie. Zielony? Nie. A jaki? Na biały. Na biały? Widziałeś, że tutaj pomalowali? Zamalowali? Tutaj na ścianie napisy? Nie. Nie? Nie zwróciłeś uwagi? Ja zwróciłem. Gotowy do treningu, ale wiesz, o czym sobie pomyślałem podczas jazdy? Że na przykład mógłbym projektować koszulki z widzami, czyli projektuję, robię koszulkę, to będzie oczywiście trwało, nie wiem, to zależy różnie, na przykład 2 godziny, tak? Ale w tym czasie widzowie widzieliby cały proces produkcji, projektowania koszulki, a jednocześnie to, co najważniejsze, innowatorskie wydaje mi się, że byłoby, to, że widzowie by mi na bieżąco podpowiadali, na przykład czy taki kolor, czy inny. Się śmieją ze mnie, ze starego. Młodzi. Ile ty masz, kolego, lat? 18,5. 18,5.
No i tak sobie pograłem. Kontuzja, którą lekka była, wydawało mi się, że przez 4 dni przejdzie. Niestety nie. I kończę trening. A w weekend zaczynamy całą ligę. I 2 mecze gramy. Nie wiem, czy będę gotowy. Ale że jestem zły, że wtedy się nie rozgrzałem. Pamiętasz? 3-1. Pablo! No i właśnie przed chwilą dezaktywowałem usługę Showmax. 2 miesiące miałem, z tego co pamiętam, ale i tak nie korzystałem w ogóle. O, jedynie to ucho prezesa oglądałem. To tak, to fakt. Ale już rezygnuję. Ale muszę tobie przyznać, że zainstalowałem aplikację Horizon i jestem po prostu mega szczęśliwy, bo oglądałem przed chwilą mecz piłkarski tam sobie w tle. Tutaj jestem w pracy, coś tam sobie działam na komputerze. A no, ze sklepem działam. Jak to co? Robię swój sklep. I tutaj po prostu przeglądam sobie, które są kanały i można oglądać w tym pakiecie, co ja mam w telewizji, to mogę również oglądać telewizję tutaj, zdalnie. I przed chwilą sobie obejrzałem, czy w zasadzie słuchałem mecz. Mam Sport 11 i jest tutaj. Rewelacja. To mi się podoba. Meczek sobie tutaj leci, oglądam drugi w zasadzie meczek, Atletico Madryt. A teraz podpisałem umowę, czyli załatwiłem właśnie te sprawy z InPostem. No i zobacz, jako ciekawostkę, niestety, przepraszam od razu, że na razie będą tylko same paczkomaty. Po prostu nie chcę wybierać, nie chcę mieć za dużo na początku, bo będę miał po prostu problem, a nie chcę na początku, tak? Nie chciałbym czegoś takiego, że gdzieś tam się w czymś nie wyrobię. Tutaj są ceny przesyłek, czyli 12 zł mniej więcej właśnie będzie kosztować paczkomat. O, proszę bardzo, kurier powiedzmy 15, ale zaczynam od paczkomatów, bo wydaje mi się, że one jakby są takie, no, dla klientów indywidualnych najlepsze. A później, tak jak mówię, później będą inne formy dowozu przesyłek. Zainstalowałem nową wersję Illustratora, to jest ten program, w którym robię różne projekty. I wiesz co, w tej nowej wersji taką fajną rzecz dodali, tutaj mam tekst. Jak rozciągam, żeby wpisać tekst, to od razu fajnie pojawia mi się lorem ipsum. To jest taki tekst, który zawsze się pojawia, jak nie wiadomo co wpisać, tak? Tutaj, a no i przy okazji zrobiłem właśnie tutaj na ulotkę internetową. W najbliższych dniach będzie znowu zbiórka dla zwierzaków Piotrkowskiego schroniska. 12 godzina, w nocy 12 godzina. Miałem iść dzisiaj w zasadzie już z Mariuszem o 6 na siłownię, ale postanowiłem, że przyjdę sam, dlatego że wróciłem z pracy, jestem i tak mokry po treningu, więc poćwiczę sobie tylko jakieś z pół godziny. Z pół godziny się wykąpię. W domu to pewnie bym wszystkich mógł pobudzić w nocy kąpiąc się, a tutaj trochę poćwiczę, wykąpię się i rano nie będę musiał przychodzić. W malownicze, piękne, słoneczne tereny Korsyki. Zobaczycie piękne morze po bokach. Super widoki. Jestem usatysfakcjonowany. Wygląda to, że jestem sam na siłowni. Nikogo nie ma. Na razie 15 minut tutaj na schodkach. Jeszcze tylko 5-10 mi wystarczy. I okej, może być dzień zaliczony. Co ty na to? I widzimy się jutro. Ja jestem odporny na hejt, ale pamiętaj, że mam 7 i 10-latka, którzy wcale nie muszą być odporni na hejt, także to dlatego reaguję, stąd są te moje reakcje. Slow, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Karolina, pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. Oczywiście, że mogę mu wybaczyć, znaczy, a dlaczego ja miałbym mu wybaczać? Nie jestem zły, on według mnie zmarnował szansę, którą mu dałem. Chyba, tak mi się wydaje, bo wiesz, nie wiadomo co on teraz, ja nie wiem co on robi, a może faktycznie przemyślał i wszystko poszło w dobrą stronę? Tego nie wiem. Od tamtego czasu nie widziałem się w ogóle z Krzyśkiem, nie mam pojęcia co on robi. Pierwsza trójka, która była najszybsza, Milena Twaruk, Krzysiek, Paweł, pozdrawiam całą trójkę serdecznie. Trzymaj się, cześć i do zobaczenia, do jutra, bo jutro też będzie nowy piękny dzień, no nie? Hej!